Misjonu? Chcesz zdobyć Leoparda 2.pl lub inny pojazd dywizjonowy? Dołącz do SKL Eskadra Kruciksa. Dołącz do nas w grze i walczmy razem. Link na Discorda Dywizjonu w opisie filmu. Witam Was bardzo serdecznie, to Komandos. Jesteśmy dzisiaj w War Thunderze. Chciałbym Wam pokazać moją powtórkę, którą zrobiłem na U87R2. Więc zapraszam. Niech się trochę tu załaduje. Dla mnie to jest bardzo ciekawa bitwa. Przy okazji zapraszam bardzo serdecznie do Dywizjonu SKL u Krociksa. Pozdrawiam Ci Krociks i resztę bandy. No i co? Bitwa jak bitwa. Bombowiec nurkujący, bardzo piękny, jak dla mnie. Te malowanie, taką a la panterkę. Ktoś raz powiedział, że żerafa, ale dobra, nieważne. Co mi się podoba w U87R2? Wszystko. Wygląd. Bomba, która jest przyczepiona pod spodem. Tam, jak pamiętam, to był tysiak. I no. Tutaj oznaczałem niechcący. Bardzo polecam to oznaczanie, jeśli się gra w Dywizjonie. Bardzo ten, myślałem, że to będzie zwykła bitwa. I no. Zobaczycie sami. Plan miałem taki, że polecę szybko na tą miejscówkę. Było fajnie, git. Nikt mi nie przeszkadzał. I no. Tutaj jest najważniejsze przy takich bombowcach, żeby włączyć, jeśli macie oczywiście hamulec aerodynamiczny. O, i to właśnie robi tysiak z padu. I teraz się zaczyna najlepsza akcja, jaką miałem w życiu. Myśleli, że mnie zestrzelą, ale tutaj nie. Jeden. O, widzę, że powtórkę nie pokazuje tak, jak celowałem. Szkoda. Jeden został strącony, drugi mnie gonił. Więc trochę zacząłem skręcać, żeby miejsce na niego przestrzał. No i chyba nie dostał. Drugi. (Grywa)
I to właśnie się kończy, kiedy się zaczyna z U87R2, kiedy się go goni. Rozwalono mi trochę silnik, niestety. W sumie, no tutaj jak widać, już całkowicie mi zdechł. Ale niestety ja to zauważyłem zbyt późno, niestety. I ten. Dla takich akcji, co z Szefirką była z tymi dwoma samolotami, warto pokazać, warto wrzucać na YouTube'a. To jest coś rzadko, bo zazwyczaj bombowce szybko giną. A tutaj to jest bardzo piękne pokazane, że do bombowców trzeba mieć też strategię, trzeba myśleć, jak atakować. No i trzeba wiedzieć, kiedy ma się zepsuty silnik, a nie ten. I tyle z tej bitewki. Fajnie. No i co? Czy polecam takie samoloty, czy polecam U87R2? Bardzo. Nie ma lepszego samolotu jak dla mnie, dla frajdy takiego, że lecisz, bombardujesz i w ogóle. Chcecie bombowce nurkujące? Polecam. A czy są jeszcze inne samoloty? Nie wiem. Musiałem testować, zobaczyć, ale jeśli chodzi o takie, ten właśnie polecam. No i co? Pamiętajcie, do bombowców też trzeba wiedzieć, jak podlecieć, a nie lecieć na pałę. Jak ci to dbam? Dawaj sobie. I no. No i ten. Trzymajcie się. Do kolejnego odcinka z War Thundera. No i siema.